Hej wszystkim, nazywam się Martyna, dzisiaj będę na Snapchat na Instagramie Global Education, a studiuję na University of Worcester, jak można się domyślić. Jestem na drugim roku, studiuję Human Nutrition, czyli coś w stylu dietetyki, jeżeli miałam to przetłumaczyć na polski. W zasadzie nie jestem na drugim roku, skończyłam właśnie drugi rok, dostałam wyniki wszystkich moich egzaminów i assignments w tamtym tygodniu. Wszystko zdałam, także w ostatnim tygodniu, chyba to jest ostatni poniedziałek września, kiedy rozpoczyna się nowy rok akademicki. Także no, teraz we wrześniu zaczynam mój trzeci rok i ostatni rok, jeżeli chodzi o undergraduate. Także to tyle w skrócie na temat, gdzie studiuję i co studiuję. Kiedyś już prowadziłam Snapa Global Education i mówiłam wtedy o tym, jak znalazłam mieszkanie, jak znalazłam pracę, ogólnie o tym, jak się zaklimatyzowałam tutaj w Worcester i w Wielkiej Brytanii ogólnie. Mogę powiedzieć o tym jeszcze raz, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Ogólnie myślałam, że po prostu poczekam może ze 2 godziny, coś w tym stylu i po prostu pozwolę Wam obejrzeć te kilka pierwszych klipów i jeżeli właśnie ktoś z Was ma jakieś pytania dotyczące czy szukania pracy, czy szukania mieszkania, czy ogólnie dotyczące życia w Wielkiej Brytanii, jakieś po prostu konkretne pytania, to wtedy zadawajcie, to być może będzie bardziej pomocne niż po prostu jak ja bym miała gadać przez pół godziny o tym, jak się czułam przez pierwszy miesiąc, a potem jak się czułam po roku tutaj, co się zmieniło po 2 latach, czy znalazłam przyjaciół, czy miałam problemy z pracą, czy miałam problemy z mieszkaniem itd., itd. Właśnie na chwilę tutaj dostawię z tymi kilkoma pierwszymi klipami i nie wiem, pójdę może posprzątać albo ugotować coś do jedzenia. Potem w ogóle będę chyba szła na zakupy, może pójdę do Aldi i mogę Wam ogólnie pokazać mniej więcej, jak wygląda angielski supermarket i jak to jest cenowo. Aldi jest to najtańszy supermarket, tak? Tak mi się wydaje. Aldi jest to chyba jeden z najtańszych supermarketów. Ja ogólnie robię zakupy we wszystkich supermarketach. Zależy po prostu od tego, gdzie akurat jestem. No akurat z domu mam dość blisko do Aldi, także jeżeli jestem w domu i potrzebuję coś kupić, to idę do Aldi. Jeżeli wracam z pracy, to zazwyczaj jest to Asda. Czasem jest to też Sainsbury's. Głównie właśnie robię zakupy w Asdzie, w Sainsbury's i w Aldim.